Okej, udawaj skromnego. To w takim razie, Grzegorzu, to przedstaw się słuchaczom. Cześć, Grzesiek Miecznikowski z firmy Prowly.com. I chyba tyle o mnie. Rowli, ja wiem. Prowly, my jesteśmy CRM-em do Public Relations. Prowly jestem growth managerem, zajmuję się wzrostem biznesu, a także projektem webinarowym, gdzie opowiadam naszym użytkownikom, nie tylko naszym użytkownikom, ale każdemu zainteresowanemu PR-owcowi o nowych trendach w PR-ze, o wykorzystywaniu nowych technik, na przykład do pomiaru działań związanych z promocją marki czy z promocją własnej osoby i public relations ogólnie, a także o innych technikach, które współgrają z PR-em, ale niekoniecznie są postrzegane jako ten tradycyjny PR związany w Polsce z media relations. Więc jeśli chodzi o influencer relations, SEO, PR, czy nawet z podstawy e-mail marketingu, o tym opowiadam na webinarach. Tyle mądrych pojęć w jednym zdaniu. Tyle mądrych pojęć w jednym zdaniu. Bardzo się starałem zrobić dobre wrażenie. Spoko. Grzegorzu, jaka jest różnica między marketingiem a PR-em? Bo tak na chłopski, znaczy jeszcze inaczej, no taki laik to raczej nie rozróżnia tego. A wiesz co? PR polega na budowaniu tak naprawdę i zdobywaniu reputacji w naszej grupie odbiorców. Nieważne, czy są to potencjalni klienci, czy są to obecni klienci, inwestorzy, czy nawet społeczność, która gdzieś jest skupiona wokół naszego brandu, czy naszej osoby, bo też wiem, że potem będziesz chciał o personal PR-ze porozmawiać, więc gdzieś już cię pewnie wyprzedzam. Natomiast marketing jest związany ściśle już z reklamą i pozyskiwaniem ruchu na przykład na stronę, czy tak zwanym growth hackingiem. Natomiast ja też wychodzę z założenia, że ścisły podział między PR-em, marketingiem a sprzedażą przestał istnieć i te trzy pojęcia zwykle staram się zamienić na jedno trochę szersze, czyli komunikacja. I te trzy dziedziny, które nazywamy jednym pojęciem komunikacja, one tak naprawdę różnią się już tylko wtedy wyłącznie rodzajem treści, które dystrybuujemy do odbiorców, a także sposobem dystrybucji, kanałami dystrybucji. Więc mamy PR, mamy marketing, to się już wzajemnie zaczęło przenikać, dlatego że PR jest pojęciem dużo szerszym niż parę lat temu, kiedy sprowadzony był tylko i wyłącznie do media relations, do budowania relacji z samymi mediami, I do informacji prasowych. do informacji prasowych. Dlatego, że ten PR w Polsce jest strasznie mediocentryczny i nadal jest postrzegany jako coś mediocentrycznego i związane tylko i wyłącznie z mediami, więc nawet duże firmy uważają, że zadaniem PR-owca jest generowanie publikacji. Tak, na koniec dnia jest to prawda, tylko że te publikacje można generować na kilka różnych wariantów, używając kilku różnych technik. I tak samo jest z marketingiem. Marketing czasem używa kontentu, czasem używa reklamy displayowej do tego, żeby dotrzeć. Tak samo jest ze sprzedażą. Sprzedaż może używać cold mailingu, ale może też wysyłać spersonalizowane wiadomości, które zawierają już treść generowaną na przykład przez PR-owców czy przez dział marketingu. Dlatego ja bym to szerzej nazwał po prostu te trzy pojęcia komunikacją i po prostu rozróżnił to na sposoby dystrybucji, rodzaje treści, które dystrybuujemy do danych grup. Okej, okay. Ja też przyznaję, że mi się cały czas PR kojarzył z mediami, że koniecznie muszę wysłać informację prasową i właśnie komunikować to w ten sposób, więc dzięki za informację. A w takim razie, jeżeli jakiś startup ma się zdecydować na PR, to dlaczego miałby to zrobić? Bo na przykład ma ograniczone zasoby finansowe i ma do dyspozycji albo zainwestować właśnie w marketing, albo ma do dyspozycji, może stworzyć dział PR-u. Dlaczego akurat miałby zrobić, dlaczego PR jest potrzebny w firmie? To ja na początku odpowiem pytaniem na pytanie. Mateuszu, czy jak szukasz produktu na przykład w sieci, narzędzia nowego, które może cię wspomóc, czy nie jest tak, że najpierw zaglądasz na przykład do Google i zadajesz pytanie wujkowi Google, co to jest, jaką ma opinię, czy korzystali z tego już użytkownicy, jakie ma to załóżmy oceny na Facebooku albo recenzje w mediach? Do połowy się z tobą zgodzę. Tak, wchodzę w Google. PR daje to reasons to believe, czyli te powody, żeby wierzyć w dany produkt i w daną usługę. Zasadniczo w skrócie można powiedzieć, że nie macie w sieci, w ogóle nie istniejesz i to jest prawda. Bardzo wiele młodych firm, zwłaszcza startupów, skupia się na produkcie, na tym, żeby był jak najlepszy, żeby po prostu był pachnący, różowy i strzelał tęczą z każdego rogu i na sprzedaży. Natomiast tak naprawdę sprzedaż też nie może dobrze sprzedawać w momencie, kiedy nie mamy żadnego brandu, kiedy nie mamy
poleceń, kiedy nikt o nas nie słyszał, bo prawda jest taka, kto zaufa twojemu produktowi, twojej usłudze w momencie, kiedy nikt o niej nie słyszał nigdy, kiedy nie istniejesz praktycznie w mentalności odbiorców swojej grupy docelowej, kiedy nie masz tak właśnie tych zwanych reasons to believe, żeby z ciebie skorzystać. Że tak powiem, też w pewnym sensie PR działa w taki sposób, że ta wieść się roznosi. Ona nie ma sprzedawać, ale ona ma umacniać właśnie przekaz. Czy dobrze zrozumiałem? Ale PR też sprzedaje. Znaczy nie Może sprzedaje sprzedawać. Może sprzedawać. Badania Fast Company pokazują, że PR ma konwersję lepszą od 10 do 50 razy niż reklama. Dodatkowo warto zwrócić też uwagę na to, że według różnych statystyk od 90 do 95% odbiorców marek woli tekst w prasie, tekst na portalu internetowym bądź recenzję blogera dotyczącą produktu bądź usługi, aniżeli reklamę. PR też pozwala znaleźć ten wyróżnik, nie tylko rynkowy, ale także komunikacyjny, bo w momencie, kiedy stykamy się z reklamą 5000 razy dziennie, to jest ten przekaz stricte marketingowy, czyli widzimy billboard, widzimy reklamę na Facebooku, widzimy copy pod tytułem Kup mnie teraz na Twitterze albo w innym serwisie społecznościowym, my przestajemy to zauważyć, a tak. PR ten wyróżnik i pozwala nam trafić w mniej lub bardziej targetowany sposób, ja wolę ten bardziej targetowany, do konkretnych odbiorców, których chcemy pozyskać, których chcemy zainteresować usługą bądź produktem czy projektem, który prowadzimy. Okej, to ja wiem, że to będzie rozległe pytanie, dlatego podam Ci na przykład, stwórz sobie sam przykład jakiejś firmy, która chce zastosować PR i która zaczyna to robić, zaczyna to sensownie wdrażać. Jak to robić? Albo ewentualnie poprzeplataj to stwierdzeniem, jak unikać takiego złego PR-u, żeby po prostu nie robić tego tak w sposób, nie być Januszem PR-u. Nie być Januszem PR-u, nie być dziśkiem sprzedaży, ani grażynką marketingu. Zresztą tak off top myślałem kiedyś, żeby zrobić takie nagrody dla grażynek marketingu na przykład. Byłoby fajnie, nie? Jest dużo byłoby kampanii, medialnie. Które można... Byłoby medialnie. I ty możesz zostać grażynką. Dobra, więc jeśli chodzi o firmę, mamy sobie załóżmy startup. I startup istnieje pół roku, wyszedł już z fazy beta, i przetestował swoje produkty, ma już pierwsze recenzje, ma już pierwszy feedback od swoich użytkowników, załóżmy poprawił, co miał poprawić. No i teraz pytanie, czy zaczynać PR, czy nie zaczynać PR-u. Oczywiście, że zaczynać PR łącznie z tym, że nawet jeśli już wypuszczamy betę na rynek, ten PR powinien być zrobiony, dlatego że pomaga nam to pozyskać osoby do testów, pomaga nam to zebrać większy feedback i lepszy feedback tak naprawdę od osób, które nas testowały. Czy testowały naszą aplikację, czy produkt, czy korzystały z naszych usług. I pierwszym krokiem jest zrobienie researchu tak naprawdę, bo to jest bolączka w ogóle chyba wielu PR-owców, czyli pobieżny research, pobieżne poznanie swojej grupy docelowej. Nasza firma może mieć więcej niż jedną grupę docelową, więcej niż jeden target i więcej niż jedną personę, na przykład jeśli chodzi o treści. Persony to są w marketingu, czy w PR-ze, czy w content marketingu przygotowujemy sobie sylwetki, załóżmy trzech, czterech przedstawicieli grupy docelowej, na przykład niech to będzie pani hipster, która pracuje w agencji PR-owej, najlepszy szef na świecie, albo nawet pani Józio ze spożywczaka, który też z nas może korzystać w zależności od tego, co oferujemy i po prostu wypisujemy na czym takiej osobie najbardziej zależy, jaką ma motywację, żeby z nas skorzystać i czego od nas potrzebuje. Bo wiadomo, że na przykład osoba pracująca w agencji będzie miała zupełnie inny poziom wiedzy technologicznej niż ten pan Józio, który prowadzi swój malutki biznesik, ale potrzebuje na załóżmy narzędzia CRM-u sprzedażowego do tego, żeby lepiej operować z dostawcami. Więc wtedy możemy i targetować lepiej cały przekaz i wiemy, do jakich mediów mamy uderzyć, żeby trafić albo do hipsterki, albo do pana Józia. I drugim etapem tego researchu jest poznanie mediów. Nie starczy mieć bazy, która będzie zawierać w sobie 500 adresów, dlatego że tak naprawdę dziennikarze w większości z tych 500 adresów, tych 500 dziennikarzy nie będzie zainteresowanych tym, co chcemy im przekazać.
Media też, ten krajobraz medialny czy mediowy w Polsce, on też ma swoją ograniczoną pojemność. To znaczy, że jeśli pan Józio czyta Fakt, no to, ale czyta załóżmy magazyny B2B, to pewnie będzie to franchising.pl albo portal spożywczy i wiemy już, że mamy dwa tytuły, które na pewno czyta. Natomiast nie jesteśmy też w stanie bez znajomości tego, co pan Józio czyta, do tego pana Józia dotrzeć poprzez media czy portale internetowe, więc ten research jest tak naprawdę podstawą. Jeśli już zrobiliśmy research, stworzyliśmy bazę mediów i szykujemy się do wysyłki pierwszej informacji prasowej, powinniśmy też zadbać o to, żeby dziennikarze wiedzieli, kim jesteśmy, co robimy i po prostu, że będziemy się z nimi kontaktować. Bo jeśli... Że tak zapytam, ale... O pana Józia? Nie o pana Józia. Pan Józia to w porządku gość. Mam pytanie o dziennikarzy. Czy właśnie oni się w ogóle chętnie zgadzają, albo czy... Jakby to powiedzieć? Jeden dziennikarz wyraża zgodę na to, żeby otrzymywać maile od ciebie. To jest praktyka w Stanach Zjednoczonych, to nie jest praktyka w Polsce. W Polsce się po prostu wysyła. No tak, nie pyta się o zdanie, czy mogę do pana wysłać. Okej, a jak zacząć? Bo tak właśnie już powiedziałeś, że zaczynamy wysyłać do tych mediów, ale czy nie lepiej właśnie stworzyć sobie jakiś kontekst do tego, dlaczego to wysyłamy, przedstawić się w jakiś sposób? Właśnie, właśnie do tego zmierzałem, okej, Mateusz. Dobra, w porządku. Ten pierwszy e-mail, który wysyłamy do naszej stargetowanej bazy dziennikarzy, to powinien być mail, w którym się przedstawimy. Cześć, nazywam się Grzesiek, pracuję dla takiego i takiego na przykład startupu. Zajmujemy się tym i tym i jeśli pozwolisz, drogi dziennikarzu, będę ci wysyłał od dzisiaj informacje prasowe na ten temat. Daj znać, czy w ogóle taki kontekst cię interesuje, czy w ogóle dobrze do ciebie trafiłem i dobrze cię wybrałem, bo może zajmujesz się nie startupami, a teraz modą. Bo macie działkę i zajmujesz się innym w ogóle segmentem, albo w jakim kontekście powinienem wysyłać ci informacje prasowe, aby miało szansę ukazać się w twoim medium, czy w medium, w którym pracujesz. Bo bez takiego e-maila to jest trochę tak, jakby ktoś zapukał do ciebie o godzinie 9 rano, w sobotę do domu, ty otwierasz drzwi w szlafroku z kubkiem kawy w ręku i ktoś ci daje po prostu folder i mówi: stary, masz, to jest, słuchaj, świetna informacja prasowa, weź opublikuj, przeczytaj. Albo przeczytaj, opublikuj i podziel się nawet jeszcze w mediach społecznościowych, stary, jest super. A później cię sprawdzę, czy to zrobiłeś. Tak, i ty nie wiesz, czy to był świadek Jehowy, czy to był PR-owiec, czy to był bloger, czy w ogóle, czy to był twój sąsiad i nie wiesz totalnie, o co chodzi. Dzisiejsza komunikacja wymaga nie tylko personalizacji komunikatów, typu zwracamy się do siebie po imieniu, albo zwracamy się też, bo jeśli wysyłasz maila typu dzień dobry, nic, no to wpada do spamu. Ja na przykład wszystkie maile, które nie zawierają w nagłówku, czy po otwarciu jakby w pierwszych zdaniach mojego imienia usuwam, bo wiem, że jest to spam i nie jest to nic pode mnie. Natomiast też personalizacja polega na tym, żeby dobierać komunikaty do określonych grup docelowych. Nieważne, czy są to dziennikarze, czy jest to nasza społeczność. Nasza społeczność też może być wielowarstwowa. I część osób będzie bardziej interesować się, co widzimy na przykład w demografii na Facebooku. Jak mamy duże fanpage'e po 40-50 tysięcy nawet fanów, 10 tysięcy woli przepisy kulinarne, 20 tysięcy chce słuchać albo czytać o biznesie, a reszta na przykład woli treści modowe. Jeśli mamy na przykład portale internetowe, które zajmują się tematyką od sasa do lasa. Więc tak samo jest z dziennikarzami i tak samo jest z każdym odbiorcą naszych treści. Mam nadzieję, że nie zagmatwałem za nie, bardzo. Nie, musimy to dobrze stargetować i oczywiście wcześniej zapytać, więc tak to można ująć w jednym zdaniu. No chyba, że chcemy być potraktowani jak świadkowie Jehowy, którzy przychodzą od domu do domu, pytając się, czy nie przyjmiesz Jezusa do swojego serca, to wygląda, czy przyjmiesz informację prasową do swojej gazety. No jasne, to tak samo to wygląda tutaj. To mamy jedną dobrą praktykę. Jakie są jeszcze dobre praktyki albo metody uprawiania PR-u? Dobra praktyka to jest personalizacja, tak jak mówiłem, to jest, będzie ważna, czyli dopasowywanie przekazu i komunikatu do naszej grupy dziennikarzy czy naszej grupy odbiorców. Dlatego, że działania public relations możemy prowadzić teraz na więcej niż jednej płaszczyźnie, natomiast targetować to dwojako. Bo z jednej strony mamy, na public relations składa się ten przedrostek public, który ja zamieniam na people, więc ja wolę określenie people relations, nie public relations. Ale polega to na tym, że docieramy poprzez media, poprzez kanały społecznościowe, bezpośrednio już do naszych odbiorców.
I tutaj na przykład, chcąc pominąć media w procesie dystrybucji materiałów prasowych, możemy tworzyć tak zwany social press release, czyli informację prasową wypuszczoną pod kątem danej społeczności, która będzie się szerować i spreadować po prostu na wszystkich kanałach, które my mamy i która też zainteresuje oddolnie trochę dziennikarzy. Bo czasem jest tak, że dziennikarze mówią, nie, nie, to jest w ogóle beznadziejny temat, jest to strasznie suche, nikt się tym nie zainteresuje, okazuje się, że przy 500 share'ach na przykład albo 500 lajkach na Facebooku, jak takiemu dziennikarzowi to co chwila gdzieś tam w feedzie miga, to on się tym zainteresuje i opublikuje po społeczności. A więc wybieramy jakby nacisk albo przedstawiamy informację od dołu, mówiąc, że jest ważna dla określonej grupy docelowej. Mamy też te media relations czy influencer relations. Natomiast nieważne, gdzie chcemy dotrzeć i jak chcemy dotrzeć, czy to do mediów, czy do społeczności, musimy pamiętać o tej personalizacji, czyli dobieraniu odpowiednich treści pod odpowiednią grupę docelową. Dziennikarz, który zajmuje się finansami, on nie będzie zainteresowany pokazem mody. Chyba że zainteresujemy go inaczej, bo na przykład wiemy, że może napisać o modzie, ale na przykład o tym, jak rynek w ciągu ostatniego pół roku modowy, załóżmy, wzrósł i jak miał przyrost, bo społeczeństwo się bogaci, albo nie wiem, bo jest moda na właśnie ubrania od projektantów i że wzrost finansowy danych projektantów, na przykład, bo przygotowujemy taki raport całościowy dla tego dziennikarza, to jest tyle i tyle wzrostu. Blogerki modowe czy blogerki kulinarne nie będą zainteresowane tematem blachodachówek. Jest takie podejrzenie, że mogą nie być. Prawda? Ja pracując w Gazecie Wyborczej przez lat 5 ponad, takie informacje dostawałem i tam zajmujesz się swoją działką, na przykład działką międzynarodową polityczną i nagle dostajesz informację prasową o blachodachówce. I tak za bardzo nie wiesz, co z tym zrobić, bo możesz to oczywiście otworzyć. Ja zwykle otwierałem i wtedy strasznie też odpisywałem tym PR-owcom, żeby nie dodawali mnie do takich list, bo to, kurczę, to nie jest moja branża, nie? To nie jest mój temat. Bo gdzieś tam jak położyć blachodachówkę nie za bardzo trafia w usta moich czytelników czy mojego działu. No chyba, że to jest blachodachówka międzynarodowa i wywoła jakiś konflikt, załóżmy. No komuś spadło na głowę, zabiło jakiegoś przywódcę kraju, jasne. I wtedy możemy oskarżyć tę firmę o zamach. Tak jest. No ale to już dziennikarskie czepialstwo. Więc ta personalizacja treści i targetowanie po zainteresowaniach jest tutaj bardzo ważne i też bardzo istotne. Kolejną dobrą praktyką, mówiłem, przygotuj się na monolog, kolejną dobrą praktyką jest aktualizowanie baz, które mamy. Na przykład jeśli chodzi o same media relations. Tutaj moja koleżanka z agencji, w której kiedyś pracowałem. Jak będziesz to słuchać, pozdrawiam cię, bo siedzieliśmy obok siebie. Ty wiesz, że to chodzi o ciebie. Ja pracowałem też przez chwilę w Polska The Times. Już po tym, jak odszedłem z Gazety Wyborczej, jeszcze się wahałem, czy zostać PR-owcem, czy zostać w dziennikarstwie. Ale w tej Polska The Times poszedłem pracować do agencji PR-owej. Nie pracowałem już 2 lata. Okazało się, że jestem w tej agencji na listach mailingowych i że wysyłają do mnie maile. A ja siedziałem obok nich, obok wszystkich PR-owców, którzy do mnie wysłały. Dobrze, że miałem jeszcze dostęp w ogóle do tej skrzynki, więc tak, okazało się, że to ja. Więc dbanie o aktualność list mailingowych też jest podstawą, bo też pomaga nam lepiej dotrzeć. Jak to się robi? Wysyła się maila z zapytaniem, czy wciąż jesteście zainteresowani? Proszę. Można obdzwonić redakcję, można usunąć po prostu z Excela te maile, które przychodzą nam ze zwrotkami, a można wykorzystać też CRM-y typu Prolly, które automatycznie będą podawać listę odrzuconych adresów. Jasne. O Prolly to jeszcze porozmawiamy na samym końcu. To przy okazji to się wytnie. Nie, nic nie będę wycinał. Kolejną dobrą praktyką znajomość języka polskiego. Oj. Znajomość języka polskiego to jest nadal bolączka wśród wielu PR-owców. Znam takich, którzy naprawdę piszą świetnie i którzy też wyrastali, tak jak ja, załóżmy, ze środowiska dziennikarskiego czy medialnego. Natomiast brak znajomości składni, błędy stylistyczne, błędy ortograficzne to jest codzienność dziennikarza. Jeśli czyta informację prasową, pamiętam, że kiedyś od agencji dostałem informację w Wordzie, gdzie większość słów, które miała być napisana przez U z kreską, była napisana przez U otwarte, a jakoś RZ im się też pomyliło z samym Ż, więc nie było to fajne. No my takie informacje zwykle odsyłamy jako dziennikarze, ja jako były dziennikarz odsyłałem, ale to też sprawia, że to środowisko dziennikarzy i PR-owcy są trochę zantagonizowani w Polsce. Tak, podobno tak. Zresztą twoje słowa tak. z naszego poprzedniego podcastu.
Tak. My jesteśmy zantagonizowani, to może się trochę powtórzę, dlatego że PR-owcy myślą o dziennikarzach, że dziennikarze są w ogóle zmanierowani, nieetyczni, bo wystarczy im dać tam rzucić na konferencji kilka kroksów i przyjdą po prostu po darmowe gifty, to tak pozwane dary lasu. Nie rozumieją też pracy PR-owca i to jest prawda, bo dziennikarz ma rozumieć tak naprawdę swoją pracę. To, że PR-owiec próbuje do niego dotrzeć, okej, fajnie, są dziennikarze, którzy mocno współpracują z PR-owcem. Natomiast to jest też trochę wina PR-owców, że nie potrafią dotrzeć do takiego dziennikarza i powiedzieć mu stare. Ja, znaczy, dziennikarze rozumieją, że to od nich zależy tak naprawdę, czy będzie publikacja i czy dany klient będzie zadowolony, ale też no, trudno jest wymagać od dziennikarza, żeby tekst reklamowy, a tak wygląda trochę PR, informacje prasowe, wrzucił do siebie do magazynu, tak? Czy wrzucił do siebie na portal internetowy. No jasne, to trochę jak praca w sprzedaży. No, PR-owiec musi wyczuć, musi zachęcić. Ale musi mieć też historię. No więc to jest kolejna dobra praktyka. To jest traktowanie tak naprawdę naszej marki po dziennikarsku. Jeśli PR-owiec uważa, że ma nudną markę i jedyne co może zrobić, to pisać o tym, kto przyszedł nowy do firmy, kto tak naprawdę, nie wiem, że tam był wzrost przychodów w kwartale 25%, to tak naprawdę jest strasznie, może nie złym PR-owcem, ale nieświadomym PR-owcem. Tematy leżą na ulicy. To jest coś, czego PR-owcy powinni uczyć się od dziennikarzy. I PR-owcy też mogą traktować swoje marki bardziej po dziennikarsku, bo każda marka ma swoich założycieli, każdy brand ma swoją historię, ma ludzi, którzy dla niego pracują i przede wszystkim ma też kontekst, w którym można go umieścić, bo jest to szerszy kontekst, załóżmy, branży, szerszy kontekst niszy, w której działamy, od razu, w którym sprzedajemy nasze produkty. Grzegorz, że tak pozwolę sobie wtrącić, od razu mi do głowy przyszedł przykład Michała Sadowskiego, który nierozłącznie kojarzy się z Brand 24. To jest bardzo solidny przykład. Tak, Michał Sadowski jest Brand Hero Brand 24. Brand Hero Brand 24. No, ale i wracamy. To dobrze, no. Wracamy na właściwe tory. To wracamy podam na właściwe tory, ja zgubiłem wątek. Mówiliśmy o tym, żeby umieszczać markę w kontekście. Historia. Opowiadasz o historii. Każda tak, marka ma swojego założyciela. To jest tak, że PR oczywiście it's all about reputation, jakby to powiedzieć ładnie po angielsku. Natomiast w PR-ze też chodzi o to, jaką my historię przekazujemy ludziom i jaką oni historię mogą opowiedzieć o nas. Więc to jest też jakby komunikacja. To jest komunikacja dwutorowa, bo jeśli my przekazujemy historię dziennikarzowi, dziennikarz przekazuje ją dalej, no to też fajnie wiedzieć, no dzięki różnym technikom pomiaru, które mamy, ale to nie jest podcast o tym, co ludzie potem o nas mówią, tak? Jaką oni historię usłyszeli, co są w stanie zapamiętać z naszego przekazu. I rzeczywiście tak się buduje właśnie sam brand przecież. Tak się budują silne brandy, wystarczy spojrzeć na Samsunga, McDonald's, KFC nawet i Colonela Sandersa. Tak, każdy zna, każdy kojarzy, każdy wie. Dokładnie, a to jest też historia, którą oni opowiedzieli. A czy McDonald's kojarzy ci się jeszcze z niezdrowym jedzeniem? Nie. Ja wychodzę z założenia, że muszą dbać o jakość ze względu na efekt nawet samej skali, że nie mogliby sobie pozwolić na to, żeby nie zadbać o tą kwestię, więc nie kojarzy mi się. Zresztą przyznaję, były akcje marketingowe z udziałem między innymi blogerów, których zapraszali bodajże do fabryk, żeby sami sprawdzili. Nie, od tamtego momentu to faktycznie jednak mimo wszystko działa, bo jednak ten dział PR-u chyba o to zadbał. Tak, dodatkowo McDonald's jest chyba... Tak, jest pierwszą firmą, która wprowadziła w ogóle do współczesnego PR-u pojęcie brand journalizmu, czyli dziennikarstwa markowego. To właśnie brand journalism pokazuje, w jak dobry sposób i w jak ciekawy sposób można opowiadać historię marki, umieszczając ją w różnych kontekstach, nie tylko w tym strasznie reklamowym typu Boże, otwieramy nową restaurację. I McDonald's zrobił szereg akcji, nawet uruchomił portal o zdrowym żywieniu i ćwiczeniach, dlatego że rzeczywiście oni gdzieś przekonali społeczeństwo amerykańskie i część społeczeństw europejskich, że to nie oni są złem. Złem jest to, że idziesz do McDonald'sa, zamawiasz podwójny zestaw Big Mac, a potem siedzisz na dupie przed telewizorem i nic z tym nie robisz. Bo nawet jakbyś zjadł dwa pączki zamiast tego, to też byś tył. Taka jest prawda, ale to też pomogło zaufać McDonald'sowi, który ma
On jest na takiej huśtawce, raz się mu ufa, raz się pisze dobrze, raz w ogóle nie i że jest to zło na całym świecie. Natomiast rzeczywiście oni wypuszczając nawet badania dietetyczne, które wypuszczają cały czas, zapraszając tych blogerów do swoich fabryk, do swoich restauracji, pokazując, że Boże, tam nikt nie robi ci hamburgera brudnymi łapami. Oni rzeczywiście budują sobie społeczne zaufanie i też opowiadają o sobie na wielu platformach, wielu płaszczyznach, w różnych kontekstach. To jest taki przykład dobrej marki, tak samo jak Pornhub zresztą. Nie sądziłem, że sięgniesz po ten nisko rosnący owoc, ale jedźmy, bo to jest bardzo interesujące. Nisko rosnący owoc? Pornhub? Pornhub jest świetny. Słuchajcie, ja bym się dał pokroić za możliwość pracy w marketingu Pornhuba. Pornhub jest świetny, ma marketing, świetnie opowiada historię. Tak, ale zobacz, właśnie nawet... Zabawne, ale Durex tak samo ma. Ale nawet sam fakt, że teraz o nich rozmawiamy, to sprawia, że tam ktoś w tym dziale PR-u, marketingu, no to odwala genialną robotę, bo... Bo opowiada historię. No kto nie pamięta historii z branży akurat PR-owo-marketingowej czy sprzedażowej o zegarku, który ładuje ci tak telefon w tym urządzeniu, którym więcej seksu uprawiasz, czym więcej się masturbujesz, po prostu będziesz miał lepiej naładowany telefon. I ludzie to, ale najlepsze jest to, że w ogóle ludzie, do których to było targetowane, oni to kupili, tam były zamówienia na to, żeby taki zegarek zamówić. Sam fakt, to też... że rozmawiamy o serwisie pornograficznym na podcaście, to sprawia, że naprawdę robią fenomenalną robotę, tak, i historia z zegarkiem, tak, to będzie również moja anegdota na jakieś, powiedzmy, spotkania przy piwie. Historia Algida, która robiła mini filmy 7-minutowe o miłości na YouTube'a, różne rodzaje, nie wiem, podrywu, miłości, związków, bardzo ładnie zrobione filmy, krótkometrażowe filmy, część wzruszająca, część śmieszna. Logo Algidy pojawiało się zawsze na koniec tak naprawdę samego filmu i tylko tam było jedno hasło, już nie pamiętam tego hasła, bo pamiętam bardziej fabuły filmów, tam nie wiem, Algida, Love for Everyone albo coś w tym stylu i oni to robili przed walentynkami chyba 3 lata temu. Też kampania, która pokazywała markę w zupełnie innym kontekście. Durex, kolejna marka też z poziomu Pornhuba, ale Durex, który potrafi opowiadać o seksie bez opowiadania o seksie i bez pokazywania prezerwatyw. Więc umieszczając to w różnych kontekstach, każdą markę można jakoś wypromować, można o niej opowiedzieć i można sprawić, że się będzie o niej mówić. Jestem coraz pod wrażeniem tego. Dobra, to jest na pewno świetna wskazówka, jak robić dobrze ten PR i te przykłady, tak, podałeś w zasadzie najlepsze przykłady, bardzo również medialne. A w takim razie, bardzo sądzę interesujące pytanie dla wielu, dla mnie również, czyli jak wykorzystywać public relations jako bloger? Czy jest to możliwe, jak to się powinno robić, czy chcę znać swoje zdanie? Jest to możliwe, tylko pytanie jest takie, co chcesz osiągnąć i po co blogujesz zasadniczo i o czym blogujesz. Oczywiście można jako bloger wypowiadać się na przykład w mediach i budować sobie wizerunek ekspercki w różnych branżach, czy to branży lifestyle'owe i opowiadać o tym, gdzie można wypić najlepsze piwo w Warszawie, tudzież w Katowicach, tudzież w Olsztynie czy Koszalinie. Można też jako bloger marketingowy wypowiadać się dla magazynów branżowych na przykład, albo tam pisać teksty i tam sprzedawać. Natomiast blog tak naprawdę jest nośnikiem. Więc w momencie, kiedy mamy coraz bardziej poczytnego bloga, coraz bardziej mogą się nami zacząć interesować media, a także firmy, bo też wiadomo, że im bloger jest bardziej popularny, tym szybciej też nawiązuje współpracę komercyjną, dostaje więcej darów losów. Grzegorzu, chodzi o fakt, że na początku jednak nie jesteś popularny i chcesz w jakiś sposób trafić, właśnie rozpromować swoją osobę, swoją osobę bardziej, bądź swojego bloga. Jakby to wyglądało, jak można zacząć sensownie robić takie rzeczy? Czy w zasadzie zdarzało ci się, że miałeś być może, czy blogerzy w ogóle w Prawli korzystają z tych narzędzi, czy znasz takie przypadki? Jest coś takiego, że my jako te brand journale pozwalają ci integrować całą komunikację, którą prowadzisz. Czyli masz w jedno miejsce, gdzie możesz i wrzucać teksty, i podpiąć bloga, i tak naprawdę podpiąć posty z Facebooka, Twittera, YouTube'a, Vimeo. Prawda jest taka, że nie zainteresuje się początkowym blogerem, dopóki on sobą nie zainteresuje społeczności. Gdyby to było takie łatwe, to każda niszowa i każda po prostu 15-letnia blogerka modowa już by była ekspertką. Ja wychodzę z założenia, że dobre treści bronią się same i dobre treści będą same promowywane przez najpierw naszych znajomych, bo zawsze jest tak, że wrzucamy do siebie na ścianę posty, które produkujemy.
No, ja zaczynam swoją przygodę z blogowaniem. Tak, nie mam już bloga, więc się nie wypowiem. A teraz gościnnie Szkoda. piszę na kilka. Teraz gościnnie piszę na kilka różnych projektów blogowych. Nie mam za bardzo Rozumiem. kiedy zająć się swoim. Natomiast ja na początku szerowałem to wśród gronie swoich znajomych. To szło dalej. Im więcej osób poznawałem z branży, tym więcej osób, załóżmy, lajkowało bloga, plus zaprzyjaźniało się ze mną, więc potem to też szerowali. I w momencie, kiedy osiągnąłem pewien pułap, zacząłem się też kontaktować czasem z dziennikarzami czy z redaktorami serwisów typu Brief, typu Marketer Plus, typu czy nie byliby zainteresowani, to jest próbka moich tekstów, pisałem na bloga, na przykład jakimś tekstem dedykowanym tylko dla nich albo pod nich, na przykład, nie wiem, o strategiach tak prowadzenia Twittera. I takie teksty też mi się gdzieś pojawiały, też pisałem wtedy jako bloger i byłem podpisany jako tam Grzegorz Myszynkowski bloger, do różnych, do prasy czy mediów branżowych, naszych marketingowych czy PR-owych. I z tego też, dzięki temu, że tam były linki zawarte w portalach do mojego bloga, z tego też mi przychodzili fani na przykład, czy przychodzili mi nowi czytelnicy. Więc oczywiście można to robić, natomiast ja też długo nie chciałem tego robić. Z jednego prostego powodu, nawet nie fałszywa skromność, tylko ja też chciałem wiedzieć, że to, co mówię i to, co robię, to jest na pewno po pierwsze jest spójne ze mną, po drugie, że na pewno jest to merytorycznie dobre. Dlatego, że nie jest trudno poszczekać sobie jak pudelek, no, trudniej jest poszczekać merytorycznie i znaleźć argumenty. Więc to jest też coś, na co trzeba uważać, bo branża jest wymagająca, pisząc niewartościowe teksty, które zawierają w sobie, nie wiem, potknięcia merytoryczne, pomyłki, w ogóle jakieś dziwne, niezrozumiałe teorie, bez pokrycia na przykład w statystykach, bo to jest też tak, że ja mówię na swoim przykładzie, bloger marketingowy, który prowadzi kampanię, na przykład dla marek i wie, że coś działa, on o tym może napisać. Jeśli jest teoretykiem, to teoretycznie możesz pisać na przykład o tym marketingu osmotycznym, o którym nikt nic nie wie, wyjaśnisz pojęcie, ale co z tego? Nikt nie będzie dalej wiedział, o co w tym chodzi, jak to wygląda i wszyscy zaczną się z ciebie śmiać. Zresztą marketing osmotyczny, tutaj kojarzy mi się zawsze Maciek Budzik z książką przyklejoną do głowy, że robi ten osmotyczny marketing. Więc w momencie, kiedy jesteś niemerytoryczny, też łatwo się potknąć i sobie spalić i zepsuć całą markę i to, co budowaliśmy. A z drugiej strony jest też bardzo wielu szarlatanów w fitnessie, w marketingu, w sprzedaży, którzy nawet kopiują teksty czasem, Ctrl-C, Ctrl-V, tylko tłumaczą serwisów angielskich, jeszcze kiepsko to tłumaczą, robią wiele, wiele pomyłek merytorycznych i tak naprawdę są gdzieś tam promowani przez masy. Musisz odwiesić bloga, bo pisałeś z sensem. Okej, to teraz chciałbym cię zapytać o kwestię modnych jakże ostatnio webinarów. To znaczy modnych dla mnie, bo ja się zaczynam stykać z tym zjawiskiem. Widzę, że wy w Prauli często, gęsto wykorzystujecie to. Zresztą wspominałeś na samym początku, że jesteś odpowiedzialny za ten projekt. Webinary jako działanie PR. Jak wpływają na PR, na Nie wiem, budowanie. czy to jest działanie PR zasadniczo, bo nie jest to też działanie sprzedażowe dla Nie. nas. Webinary wzięły się stąd, że my zaczęliśmy prowadzić bloga mistrzowiedrugiegoplanu.pl, na którego serdecznie zapraszam, jeśli chcecie wiedzieć więcej o współczesnej komunikacji i współczesnym public relations. Natomiast webinary wzięły się stąd, że my, prowadząc tego bloga, uznaliśmy też, że kurczę, no mamy w tym Prowli taką misję, że chcemy ten rynek trochę wyedukować i trochę wprowadzić też na inny poziom znajomości trendów. Dlatego, że dużo PR-owców mówiło nam, że nie ma czasu, że gdzieś tam pójście na szkolenie, które trwa 8 godzin i które jest wątpliwie merytoryczne czasem, no bo masz tylko sam opis na przykład tego szkolenia typu, no dowiesz się z tego, jak zrobić coś i coś, a potem okazuje się, że nic się nie dowiedziałeś. Albo przez 7 godzin na nowodę. Tak, albo przez 7 godzin lanowody i zapłacili za to tysiaka, albo zapłaciła twoja firma. Więc my stwierdziliśmy, że że odpalimy te webinary i na początku webinarów były trzy. Było trochę o PR-ze 3.0, czyli o tym, jak zmienił się PR i co to są people relations. Było o brand journalizmie, czyli o dziennikarstwie markowym i tutaj były też case'y pokazywane, jak prowadzić dziennikarstwo markowe i tworzyć własne media w dzisiejszych czasach, kiedy marki są, kiedy zamiast dziennikarza na przykład zwrotce dostajesz maila od pani z działu reklamy i mówi ci pani 10 tysięcy, będzie artykuł sponsorowany i o SEO PR-ze, czyli o pozycjonowaniu wizerunku wyszukiwarce. To były trzy takie webinary, które na samym początku uruchomiliśmy.
Natomiast i tak prowadząc te webinary, po coraz więcej ludzi, coraz więcej, w ogóle pierwsze webinary też się strasznie szybko nam wyklikały, jeśli chodzi o rejestrację. Mieliśmy nawet tam nadlimity, więc musieliśmy organizować dodatkowe, dlatego że okazało się, że PR-owcy i ludzie chcą uczestniczyć w, no, w takich projektach i w tego typu spotkaniach. Edukacja cyfrowa jest w tej chwili nie tylko trendem, ona jest tak naprawdę koniecznością. Dlatego, że ja wiem po sobie, mi jest łatwiej pójść na webinar, poświęcić godzinę, dwie, aniżeli pojechać na szkolenie na przykład do Poznania. Bo ja w czasie tego webinaru ja słucham, ja dostaję konkretną wiedzę, która jest okrojona w całe wodoleństwo. Bo są tematy, na które nie poprowadzisz szkolenia przez 8 godzin. Są też rzeczywiście tematy, na które nie poprowadzisz webinaru godzinnego, ale można to rozdzielić. Więc te webinary, one tak naprawdę nie tyle co służą PR-owi, co służą edukacji tak naprawdę. I to, co nam to daje, to jest nie tylko może trochę rozpoznawalność branży wśród PR-owców, ale przede wszystkim to, że my możemy klientów naszych i userów edukować. I oni dzięki temu wiedzą, że na przykład okej, mają ten panel na przykład w Prowli dotyczący SEO, byli na webinarze SEO PR, muszą to uzupełnić, dlatego że daje im to i to. Okazało się, że powodzeniem nawet cieszył się webinar, jak PR wpływa na biznes, a dlatego że PR-owcy z agencji niechętnie do niego przyszli, żeby posłuchać nowych argumentów dla swoich potencjalnych klientów. Jak idą pitchować usługi agencji, czasem kończą mi się argumenty, dlaczego warto robić PR. A tutaj dostają, załóżmy, 12 powodów, a powiedz to i to i masz, załóżmy, tak kupionego klienta, bo możesz mu pokazać, dlaczego jest to ważne z punktu widzenia samego biznesu. Okej. Okay. Czy kiedy? Gdzie można się zapisywać na wasze webinary? Można się zapisać na www.webinary.prowl.com. Webinary są co miesiąc, są darmowe dla zarejestrowanych użytkowników. Jeśli nie jesteście zarejestrowanymi użytkownikami Prowl, wystarczy się zarejestrujecie i możecie korzystać z pełnego przeglądu webinarów, z pełnego spektrum tematycznego. Webinary są też co miesiąc, staram się, żeby co miesiąc były jakby pełnym kursem. A to znaczy tam podmieniamy tematy, tworzymy nowe. Część jest taka sama, natomiast chcemy, żeby to było spójne i żeby to był jeden taki kurs, załóżmy, przez trendy, poprzez odpowiednie techniki już wykorzystania PR-u czy jego pomiaru dla każdego użytkownika. One też są podzielone na stopnie zaawansowania. Właśnie tak przeszukuję YouTube, czy przypadkiem nie wrzucacie tego na... Nie, właśnie nie wrzucamy, dlatego że nie potrafimy, może nie tyle, co nie potrafimy. Ja jestem... specyficznym prowadzącym. Na przykład jak ktoś do mnie pisze na czacie, na webinarze, to ja głupi odpowiadam od razu. Zamiast powiedzieć hola, poczekaj, bo teraz się nagrywam bardzo ładnie i musi to pójść na YouTube'a, więc tych webinarów nie da się też pociąć przez to. W prosty sposób. Wolimy je prowadzić na żywo, zamiast je wrzucać gdzieś tam na YouTube'a. Jasne, w porządku. Ja wolę mieć kontakt chyba nawet przez publiczność z webinarami. Aczkolwiek moja cenna sugestia jest taka, żeby jednak mimo wszystko tam się znaleźć, bo to moim zdaniem druga największa wyszukiwarka na świecie. Tak. Wiesz, o co chodzi. Wiem, rozmawialiśmy z Maćkiem Wróblewskim z Musa, też prowadził dla nas webinar na PR Webinar Day. Ojej, kiedy to było? W czerwcu? W czerwcu, więc tak wiemy wszystko o YouTubie już. Okej, okay, rozumiem. Dobra, to moja sugestia. To już wszystko wiecie. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać, a o czym nie jakiegoś tematu nie poruszyłem na temat public relations? Poczekaj, włączę sobie magiczną listę twoich pytań, które mi wysłałeś. To nie jest tak oczywiście, że wywiad został ustawiony, że ja miałem czas się przygotować. Nie, to jest wszystko na spontanie. To wszystko pomówienia. Wszystko pomówienia, to, że się przygotowałem, wcale nie znaczy, że nie opowiadałem głupot. Wszystko było recytowane, tak, wszystko było wcześniej przygotowane. Ale i tak opowiadałem głupoty, więc... To w takim razie, czy są jeszcze jakieś inne techniki robienia PR-u oprócz wysyłania informacji prasowych bądź webinarów? Tak jak wcześniej wspominałem, jakby PR możemy prowadzić na kilku płaszczyznach. Po pierwsze... Nie musisz zawsze wysyłać informacji prasowej do mediów. Możesz tę informację prasową stargetować na społeczność i wykorzystywać social press release. A masz też media społecznościowe, więc możesz na przykład budować poza informacją prasową czy pitchować dziennikarzy poza mailem na Twitterze i uprawiać tak zwane Twitter relations. Możesz też wykorzystać techniki SEO w swoich codziennych działaniach PR-owych, żeby lepiej pozycjonować swój wizerunek, czy wizerunek swojego brandu
w Google, a także depozycjonować te negatywne wpisy i monitorować to, co się na bieżąco o nas mówi. Dzięki temu też dbamy trochę o ten user experience naszych odbiorców, dlatego że jeśli nas nie można znaleźć, a to jest wyszukiwanie, jakby jest podstawą UX-a, nieważne czy mówimy o doświadczeniu komunikacji, czy doświadczeniu na stronie internetowej, jeśli można cię znaleźć, to w ogóle nie istniejesz i nikt z ciebie nie skorzysta. No, nie skorzysta też z informacji prasowej. Można też nasłuchiwać i trzeba nasłuchiwać to, co się dzieje w mediach społecznościowych, czy używać tak zwanego social listeningu i uprawiać tak zwane social conversation, bo dobry PR-owiec, on nie jest wypychaczem newsów, on także jest inicjatorem dyskusji, wymiany poglądów i zbierania feedbacku od naszych użytkowników czy dziennikarzy. Ale pewne funkcje się strasznie zacierają. Zaciera się tutaj rola marketingowca. Prawda? Tak. Dlatego stąd moje było pierwsze pytanie, aczkolwiek dobra, mów dalej, szyj, szyj. Dlatego szyj, szyj. Szyj, szyj. No tak jak ci też na początku powiedziałem, tak jak rozmawialiśmy, te role oczywiście się zacierają. Kiedyś było tak, że PR był pojęciem węższym od marketingu i był taki duży zbiór marketing, który zawierał w sobie PR. Moim zdaniem się jest odwrotnie. Jest PR, który w ogóle opisuje, jest jakby, czy dotyczy budowania relacji z różnymi grupami interesów, różnymi grupami odbiorców w przestrzeni, w której porusza się nasza firma. Ta przestrzeń też jest szeroka, bo to jest offline, to jest online, to są media społecznościowe. I ten marketing, on jest teraz węższy, dlatego że to marketing został sprowadzony w tej chwili do robienia reklamy, czy do zbierania leadów i wspierania działu sprzedaży. Natomiast PR to jest pojęcie już szersze, które też zawiera w sobie wszystkie komunikacyjne rzeczy, ale sprzedaż też jest komunikacją, więc z drugiej strony po co mamy już dzielić sztucznie coś na PR, marketing i sprzedaż, skoro możemy mówić o komunikacji jako takiej i tak naprawdę, która różni się w firmach sposobem tak naprawdę dotarcia do określonych grup czy dystrybucją treści. Okej, okay, jasne. To nie ma dla nas znaczenia. Na razie dla nas znaczenie mają jednak te metody. No tak, ja już chyba skończyłem. Okej, czyli dodatkowe metody mamy już skończone. Ewentualnie jak coś nam jeszcze przyjdzie do głowy, to wtedy... Ja jeszcze nie będę dogrywał. Nie ma dogrywki. Replay nie będzie. W porządku, dobra. To Grzegorzu, tak żeby nie rozciągać tego niepotrzebnie. Mam nadzieję, nie naliśmy w niepotrzebnej wody. Wszystko się ładnie, fajnie zmieściło. To co... Wszystko się jeszcze skróci i ładnie wytnie, tak żebyśmy wyszli na dwóch intelektualistów. Dokładnie. Więc ja ci bardzo dziękuję. Dla mnie osobiście było to bardzo, bardzo, powiem ci tak, potrzebne. Ja często powtarzam, że w zasadzie już sporo rzeczy wiem. Więc nauczenie mi czegoś nowego jest sztuką, ale udało ci się to zrobić w tym podcaście. Mam nadzieję, że dla wielu osób będzie to również coś interesującego. Grzegorzu, dzięki za drugie nagranie podcastu. Mam nadzieję... Dzięki Mateuszu, jak zwykle było miło. Było miło, ale się skończyło, tak więc trzymajcie się i żegnamy Grzegorza i żegnamy słuchaczy. Cześć, do zobaczenia, do usłyszenia. Później. A teraz wszyscy pousypiali, słuchajcie, tylko chrapanie w tle.